dnia 30 listopada bieżącego roku w świetlicy bytowskiego ZOZ-u odbyło się spotkanie z wiceministrem zdrowia panem Markiem Balickim. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy ZOZ-ów z terenu województwa słupskiego, władze samorządowe oraz lekarze. Wiceministrowi zdrowia towarzyszyli słupscy parlamentarzyści, pani senator Anna Bogucka-Skowrońska i pan poseł Jan Król. Tematem spotkania był program przystosowawczy służby zdrowia na najbliższe lata. Zaproszenie środowiska miejscowego Unii Demokratycznej, dyrektorów zespołów opieki zdrowotnej. Zaproszenie jeszcze sprzed paru miesięcy i tak się złożyło, że mogło być sfinalizowane wtedy, kiedy zostałem wiceministrem. A jak się przedstawia kondycja służby zdrowia w Polsce? Znaczy kondycja, no trudne są warunki funkcjonowania służby zdrowia, bo ilość pieniędzy, która jest przeznaczana na lecznictwo jest na pewno niewystarczające. Czy z tego spotkania coś wyniknie dla miasta Bytowa? Właśnie służby zdrowia oczywiście. Jeśli chodzi o pieniądze, to ja z workiem pieniędzy nie przyjechałem, bo tych pieniędzy nie ma. Ale muszę powiedzieć także w województwie słupskim. Stan służby zdrowia nie jest zły, może jest lepszy niż średnia krajowa. I chyba również Bytowa. Czy to spotkanie ma jakiś znaczący cel? Głównym celem jest poznanie, co myślą dyrektorzy ZOZ-u, jaki jest ich punkt widzenia na to, co się obecnie dzieje w opiece zdrowotnej, co się zmienia, jaki jest ich punkt widzenia na reformę, na główne problemy, kłopoty. Dlaczego właśnie Bytów, takie małe miasteczko? A to już jest zaproszenie, stąd wyszedł pomysł tej inicjatywy. Czyli Breżna inicjatywa? No myślę, że tak, jestem pełen uznania. Czy był pan kiedyś w Bytowie? No ja jestem słupszczaninem z urodzenia i... To znaczy, że zna pan nasze miasto? Znam. Cieszy mi się, że przybył Pan i tak pięknie się wypowiada o naszym mieście. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.